Cześć! Witam Cię na kanale Silver Star Inwestycje Kobiecym Okiem. Delikatna modyfikacja nazwy kanału, dlatego, że chciałabym dzielić się z Tobą coraz częściej informacjami na temat większej grupy aktywów inwestycyjnych. Druga, osobiście dla mnie bardzo ważna informacja, to to, że kanał osiągnął 5000 subskrybentów. Z całego serca, z wdzięcznością dziękuję każdemu z Was i mam nadzieję, że nasza rodzina Silverstarowa będzie rosła z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień. Niebawem rozdam jakieś drobiazgi z tej okazji. Szczegóły wkrótce. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z pytaniem, na jakich monetach srebrnych budujesz swój stos inwestycyjny? Czy zazwyczaj kupujesz jednouncjowe monety, junk silver, czy być może pozwalasz sobie na monety 2, 5, 10 uncjowe, a nawet monety kilogramowe, w zależności od tego, czy cena jest dla Ciebie satysfakcjonująca. Ja przyznam szczerze, że zawsze kupowałam monety jednouncjowe. Naprawdę na palcach jednej ręki mogę zliczyć monety 2-uncjowe i jedną 5-uncjową, którą posiadam. Natomiast dzisiaj pokażę Ci największą monetę w moim stosie. Jedziemy! Zanim otworzę pudełko, powiem Ci tylko, że ta moneta trafiła do mojego stosu z rynku wtórnego. I jeśli szukacie jakichś okazji cenowych, to naprawdę ostatnio zauważyłam wysyp na wszelkiego rodzaju grupach facebookowych, o Elixie, chociaż z Elixa są usuwane ogłoszenia z metalami szlachetnymi, czy na Allegro. Mam wrażenie, że powoli wszystkim dają się odczuć czasy w gospodarce, jakie nastały i ci, co mają co spieniężyć, po prostu, kiedy potrzebują pieniędzy, zakończają swoją inwestycję. Taką samą historię ma właśnie ta moneta. Rynek wtórny, unpacking szybki i prosty. Zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Znajome logo. No to co? Zaczynamy zabawę, co znajduje się w środku, żeby nie trzymać Was w niepewności. Mamy tutaj Germanię z roku 2021, 10 os. Przyznam się szczerze, nie jestem zwolenniczką tak dużych monet, natomiast kiedy trafiają one się w naprawdę dobrych pieniądzach, w przeliczeniu wychodzą jak zwykłe monety, to warto rozważyć posiadanie chociaż jednej takiej do stosu. Sami możecie wydać opinię w komentarzu, zresztą o to Was proszę, co sądzicie o tego typu monetach i o tego typu pakowaniu monet. To jest moneta 10-uncjowa. Nie widziałam jeszcze 10-uncjówek w ten sposób pakowanych, natomiast nie od dzisiaj wiadomo, że Germania Mint przykłada ogromną wagę do tego, w jaki sposób pakuje monety. Mamy tutaj wypełnienie welurowe, certyfikat. Tak to wygląda. Śmiało można coś takiego sobie postawić na własnym biurku czy w gablotce i taka moneta fantastycznie będzie nam zdobiła przestrzeń, w której pracujemy czy przebywamy. Przechodząc do samej monety, czym różni się wersja 10-uncjowa od 1-uncjowej? Zaraz Wam to pokażę, tylko ściągnę z niej kapsel. Tak prezentuje się moneta 10-uncjowa wydobyta z kapsla. Kapsel bardzo dobrze dopasowany, ścisły. Na rewersie monety widać idealnie Germanię. Jest to wizerunek z roku 2021. 10 uncji, 4-dziewiątkowe srebro i napis Germania 2021. Rancik tej monety jest ząbkowany i na monecie, na jej rancie znajduje się również numeracja. Tych monet jest 1000 sztuk 10-uncjowych, a ta moneta jest 9. z serii. Także w sumie ciekawie, bo jest to moneta z pierwszej dziesiątki. Można sobie zadać pytanie, po co komuś 10-uncjowa moneta z wizerunkiem Germanii, kiedy można mieć taki sam wizerunek na monecie 1-uncjowej. Otóż rok temu, czyli w 2021, Germania Mint zdecydowała, że ten wizerunek bogini będzie się różnił na rewersie w każdej gramaturze. Tutaj wyświetli Wam się grafika, na której możecie zobaczyć to, o czym mówiłam. Każda gramatura tej monety ma inny rewers. Ja Wam to tutaj pokażę na żywym przykładzie na 1 uncji na 10 uncjach. Zobaczcie, gdzie na 1 uncji kończy się dziób statku, na której stoi Germania, a jak on jest rozwinięty na 10 uncjach. Na 10 uncjach widać nawet kotwicę. To jest ciekawy zabieg graficzny do tego właśnie, żeby kolekcjonować serię w pełnym wymiarze. Czyli żeby mieć na przykład uncję, 10 uncji i kilogram. A jakie jest Twoje zdanie na temat takiego zabiegu graficznego przy produkcji monet? Czy jest to ciekawa opcja dla kolekcjonerów, by zbierać monety w różnych gramaturach i odsłaniać poszczególne elementy tego, co znajduje się na monecie? Mnie się to bardzo podoba. Szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie to bardzo pozytywnie. Zobaczmy sobie jeszcze szybko na metryczkę monety, czyli certyfikat. Monetę, którą przed chwilą zobaczyliście, to moneta o numerze 9, czyste 4-dziewiątkowe. Srebro, średnica 70 mm. Mamy tutaj ponad 310 gram czystego srebra, czyli 10 uncji i jest to bulion numerowany. Zawsze fajnie mieć taką kartkę informacyjną dodaną do monety. Z tyłu oczywiście Germania Mint zawsze dba o szczegóły. Hologram z logotypem firmy. Chciałabym poznać opinię moich widzów. Czy takie duże monety są dla Was interesujące? Takie powyżej 5 uncji? Napiszcie proszę w komentarzu, czy takie duże monety również zasilają Wasz stos. Ja zakupuję takie tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy nadarzy się okazja. I tu jeszcze raz przypomnę, jeśli chcecie kupować takie monety tanio, musicie po prostu być na bieżąco z wszelkimi portalami na Facebooku, na Elixie i na Allegro. Często można tam coś ciekawego wyłapać. Srebrne perełki w dobrej cenie trafiają się również na 2 Discordach, Silver to the Moon i Srebrna Strona Księżyca. Linki masz oczywiście w opisie. Zapraszam Cię do uczestniczenia w obu przestrzeniach wymiany zarówno srebra, jak i złota. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność. Jeśli chcesz zobaczyć, jak powstają monety w Germania Mint, zapraszam Cię do linku w opisie. Tam znajdziesz wywiad z Natalią, która projektuje w tej firmie fenomenalne monety. A my widzimy się już w czwartek następnym razem. Pokażę Ci, gdzie kupowałam srebro inwestycyjne w roku 2021. Najlepszości, serdeczności. Cześć!